Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale po 7 miesiącach nieaktywności. Jestem z tego bardzo dumny i w dzisiejszym filmie pokażę wam, jak zrobić sklep w Minecrafcie. No i niestety też dzięki, kto to był? Ficka, która poprosiła mnie, abym zrobił poradnik do sklepu w Minecrafcie, natomiast na wersje wyższe, czyli 1.16, 1.15, to nie ma różnicy za bardzo dłużej. A więc bez zbędnego przedłużania lecimy do odcinka. Jesteśmy więc już w Minecrafcie na wersji 1.16.4, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. I przygotowałem mapę, którą mieliście okazję zobaczyć na miniaturce. Składa się ona z czterech sekcji, które są podzielone na sekcję kupowania na odległość. Czyli nie trzeba podchodzić do tabliczki i ją klikać. Można ją z dowolnej odległości odpalić. Drugą sekcję sprzedaż na odległość, którą też można sprzedać jakiś przedmiot na odległość komendą. Trzecią sekcję, czyli kupowanie, ale już bezpośrednio, czyli nie można inaczej kupić czegoś bez podejścia do tabliczki i jej kliknięcia. Oraz czwartą sekcję, również to samo, lecz ze sprzedażą bezpośrednio, czyli również musimy podejść do tej tabliczki, żeby sprzedać jakiś przedmiot. Ok, więc przejdźmy do pierwszych kroków, które musimy zrobić, żeby wszystko to nam generalnie działało. Potrzebujemy zrobić trzy scoreboardy, a mianowicie scoreboard, który będzie nam liczył pieniądze, czyli wartość naszych pieniędzy, ilość ich. Drugi scoreboard, który będzie odpowiadał za uruchomienie komendy, która sprawdza, ile mamy pieniędzy w tym momencie. Oraz trzeciego scoreboarda, tablicę wyników, który będzie odpowiadał za numer oferty, czyli przykładowo ta tabliczka ma numer 1, ta numer 2, numer 3 i numer 4. I każdy kolejny jakby oferta w sklepie będzie miała kolejny numer, bądź też jaki sobie chcemy ustawić. A więc tak, command bloki wyglądają te pierwsze w ten sposób. Czyli dodajemy scoreboarda money check, czyli odpowiadającą za sprawdzanie pieniędzy. Dlaczego jest tu trigger? Ponieważ trigger jest to jakby typ scoreboarda, który odpowiada za to, że możemy go zmieniać za pomocą komendy bez uprawnień administratorskich. Czyli piszemy trigger, money check i w sumie to tyle, co wystarczy napisać to. I napisał nam na czacie, że twoje pieniądze wynoszą 300. Również ustawiłem sobie na tabie, żeby łatwiej było to sprawdzać. Moje pieniądze aktualnie wynoszą 300, no dajmy tego powiedzmy dolarków tak przysłowiowo. Więc tak. Lecimy do drugiego command bloka, który dodaje nam scoreboard z pieniędzmi. Dlaczego jest tu Damian i trigger? Ponieważ money, scoreboard, nic jako tako nie będzie robił. Będzie po prostu wyświetlał ilość pieniędzy. I to tyle, co będzie z tą komendą. I przechodzimy do trzeciego. Offer number, czyli numer oferty, jak już wcześniej mówiłem, tych sklepów. 1, 2, 3, 4. I jeżeli przykładowo uruchomimy sobie, ustawimy offer number na, przykładowo, trigger offer number na, ustawimy set na 1, uruchomi nam się pierwsza tabliczka, czyli jakbyśmy to klikli, to by się stało to samo, natomiast akurat ten ciąg command bloków można ustawiać na odległość, czyli ustawiamy jedynkę i kupujemy jednego diamenta za $10 i nam się zmniejszają z każdym kupnem $10. A więc również to jest trigger, ponieważ żeby można było, zwykli gracze mogliby też tej komendy używać. Więc odpalamy te wszystkie command bloki i dodają nam się wszystkie scoreboardy. Ja jeszcze je wcześniej miałem, więc tego robić nie muszę. Przechodzimy do kolejnych. Jak już mówiłem, trigger jest to komenda, która może być używana przez graczy bez uprawnień. Natomiast, żeby gracze mogli tej komendy użyć, trzeba najpierw im to jakby aktywować. Do tego będzie potrzebny nam command block powtarzający, który będzie automatycznie za każdym razem aktywował te nasze scoreboardy z triggerami dla graczy. A wygląda to w ten sposób, że scoreboard players, czyli gracze, enable, czyli odblokowuje wszystkim graczom na serwerze aktualnie money checka, czyli sprawdzanie pieniędzy. Gdybyśmy to wyłączyli, no aktualnie mam to aktywne, więc to teraz zadziała. I pisze tak, jeszcze nie można aktywować tego celu. Co znaczy, że trzeba włączyć tego command blocka, żeby aktywować ten cel dla mnie. Przykładowo. I drugim command blockiem, który będzie tutaj robił, jest to wyświetlanie komunikatu na temat ilości pieniędzy. Jak mogliście to zauważyć, wyświetla wiadomość wszystkim graczom, którzy mają money checka wartość 1 bądź więcej, gdyż jeżeli ustawimy sobie
MoneyCheck'a po prawej stronie w tabelce możemy zauważyć, że jeżeli wpiszemy trigger MoneyCheck, automatycznie to tam się zmienia na 1 oraz potem na 0. Czyli możemy jakby sprawdzać sobie wartość naszych pieniędzy. I w tym momencie, tutaj w tej komendzie akurat, wyświetla się wiadomość, czyli Telerow. O tym też robiłem odcinek już. I pisze tak, twoje pieniądze wynoszą spacja i tutaj przecinek score name małpa, czyli scoreboard wszystkich ludzi, co mają 1. MoneyCheck'a powyżej jednej wartości, wyświetla im się wartość money, czyli pieniędzy. A pieniądze to jak widać jest to, co mam na tabie oraz to, co jest na scoreboardzie money. Czyli w tym miejscu. I na tej zasadzie, na tych 3 komandokach polega całe sprawdzanie swoich pieniędzy. Oczywiście to nie jest potrzebne, to można wywalić i ustawić sobie na tabie po prostu klikając tab, by się sprawdzało swoje pieniądze. Natomiast takie urozmaicenie zawsze jest mile widziane u mnie. Przechodzimy teraz do 3 komandoka, jakby trzeciej sekcji. I w tym miejscu odblokowujemy sobie po prostu scoreboarda offer number, aby w każdym momencie można było używać tych sklepów. Natomiast jeżeli byśmy wyłączyli te command bloki, w tym momencie te tabliczki przestałyby działać, gdyż jakby ten trigger nam się nie odblokowywuje. Tabliczka działa na takiej zasadzie, że jeżeli klikniemy prawy, uruchamia jakąś komendę, czyli w tym przypadku uruchamia komendę trigger offer number set 1, żebyśmy tego ręcznie nie musieli wpisywać. I przechodzimy do 4 sekcji, która dodaje nam 0 wartości wszystkim graczom do money oraz do offer number. Dlaczego tak? Ponieważ gracze, którzy domyślnie gracze mają ustawieni w każdym scoreboardzie taką wartość, czyli scoreboard players money reset money heblock official money, i w tym momencie zresetowaliśmy sobie pieniądze. Mamy ich 0, natomiast gracze nowi, którzy nie mają żadnej wartości przypisanej, oni nie mają ani 0, ani 1, ani 2, ani minus 1 i żadnej innej liczby, po prostu mają nic. Dlatego jest po to robione, żeby gracz chociaż miał te 0, niż żeby miał nic i nie dało się nic sprawdzić. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, więc to też jest jak najbardziej potrzebne. No i teraz przechodzimy do właściwej części materiału, czyli samego kupowania. Po pierwsze, musimy mieć jaką taką tabliczkę. Czyli bierzemy tą tabliczkę, kładziemy ją, bierzemy jej koordynaty, w tym wypadku to jest minus 1, 64, 2. Kopiujemy te koordynaty tej tabliczki, kopiujemy komendę z opisu, która zmienia atrybuty naszej tabliczki. I w tym miejscu wpisujemy koordynaty, ja już ich nie będę wpisywać, ponieważ ten command block ma koordynaty już tej tabliczki. Więc tak, tutaj zmienia nam tekst, możemy oczywiście ten tekst zmienić. Przykładowo możemy pisać 1, 2, 3 i w tym momencie na tej tabliczce pojawi się napis 1, 2, 3. Reszta linijek można sobie zmienić w jaki sposób się chce, wystarczy napisać coś takiego. Natomiast jeżeli wpisalibyśmy coś tutaj, to by się zmieniło tylko górna linijka, więc jakby górną linijkę, bądź jaką tutaj będziemy chcieli sobie zmienić, 1, 2, 3, 4 jest dostępna, więc na pewno jedną linijkę będziemy musieli sobie zresetować i jeszcze raz ją wpisać w tym miejscu. Ale myślę, że to nie jest problem. Potem jest click event, czyli click event znaczy event, co jeśli klikniemy tabliczkę prawym, uruchamia komendę trigger offer number set na 1. To samo, co jeżeli byśmy wpisali trigger offer number set na 1. No i wiadomo, nie mam pieniędzy, to pisze nie posiadasz tyle pieniędzy. I w tym momencie mamy tutaj dwie kolumny command blocków. Jedna odpowiada za to, jeżeli nie mamy pieniędzy, a ta odpowiada za to, jeżeli mamy pieniądze. Najpierw się zajmiemy tym, jakby serią command blocków, która odpowiada za to, co jeśli nie mamy tych pieniędzy, tak? Więc wchodzimy do pierwszego command blocka, który wykrywa tak. Wyświetla komunikat o tym, że nie mamy pieniędzy wszystkim graczom, którzy ustawili sobie ten offer number na 1, czyli wpisali trigger offer number set na 1, bądź też kliknęli tabliczkę, to jest to samo, oraz mają pieniędzy 9 bądź mniej, czyli wraz z 9 i niżej 8, 7, 6, 5, 4 i tak dalej, aż do samego dołu.
I w tym momencie to się już ta komenda kończy. Tutaj jest tylko komunikat, nie posiadasz tyle pieniędzy, w nawiasie $10. No i tutaj, żeby dodać jakby kolorków, to zmieniłem kolor tego komunikatu na czerwony. Można też, nie wiem, na przykład na złoty dać kolorek i w tym momencie ten kolorek zmieniłby się na złoty. Natomiast na czerwonym ładnie to wygląda, więc zostawimy sobie na czerwonym. Ok, i teraz resetujemy, jakby kończymy proces cały i wszystkim graczom, którzy mają offer number na 1 oraz 9 złota bądź mniej, resetuje to na 0, gdyż 0 jakby nic nie robi. Czyli zmienia z 1 na 0, aby ten komunikat się nie powtarzał. Bo jeżeli byśmy to wyłączyli, w tym momencie coś nie pykło. Aha, ten command block zmienia to na 0. No nieważne, tak czy inaczej, gdyby tej kolumny nie było, to ten komunikat by się powtarzał. Usuniemy teraz te dwa command blocki i zademonstruję, jak to będzie działać. Czyli tak, usuwamy ten command block oraz ten i w tym momencie komunikat by się nam powtarzał, gdyż cały czas mamy tą jedynkę i nic tego nie resetuje. Więc zresetujmy to, postawmy te dwa command blocki, które będą potrzebne. Ok, więc mamy co jeśli nie mamy pieniędzy. Ok. A jeszcze tutaj musimy włączyć, zapomniałem. Kurwa. O, dobra, działa. Naprawiłem i teraz przechodzimy do kategorii, do sekcji kolumny command bloków. Co jeżeli te pieniądze faktycznie mamy? Po pierwsze, wyświetlamy komunikat wszystkim graczom, którzy również mają offer number na 1, natomiast mają 10 bądź więcej pieniędzy. I tutaj wyświetla się komunikat: dokonano zakupu, w nawiasie 1 diament za $10. I dajemy sobie kolorek zielony, chociaż jak kto tam woli, można również inny ustawić. Natomiast mi się zielony podoba. I co jeśli byśmy te dolarki faktycznie mieli? Już wam zademonstruję, jak to się działa. Damy sobie stówkę przykładowo i w tym momencie mamy te $100 i za każdym razem możemy kupić jeden diament za $10. Przechodzimy do drugiego command blocka, który będzie nam dawać diamenta tego. Więc give, komenda give, mam nadzieję, że każdy ją zna. Dajemy wszystkim graczom, którzy mają offer number na 1 oraz kasy 10 bądź więcej, daje diamenta jednego dla tych graczy. Trzeci command block usuwa pieniądze nam, czyli zabiera. Skoro daje diamenty, no to zabiera pieniądze. Tylko wiadomo, najpierw róbmy command bloki, najpierw róbmy komendy, które dają, a nie zabierają, bo potem ciężko to jakby zaprogramować. Więc tak, trzeci command block usuwa nam pieniądze wszystkim graczom z offer number 1 oraz pieniędzmi więcej lub 10 lub więcej. I czwarty command block resetuje cały proces, natomiast w tym miejscu nie moglibyśmy dać już skora money równa się 10 bądź więcej, gdyż w poprzednim command bloku te zostały zabrane, więc tutaj tego już być nie może. No i na tym polega cały proces kupowania przedmiotów. Mam nadzieję, że jest to bardziej zrozumiałe niż w odcinku 3 lata temu, w którym również pokazywałem, jak zrobić sklep w Minecrafcie. Przechodzimy teraz do sekcji sprzedawania na odległość. I tutaj też również są dwie kategorie, dwie kolumny command bloków. Jedna, ta po prawej, odpowiada za co jeśli nie posiadamy przedmiotów, a tutaj co jeśli posiadamy przedmioty. Więc to wygląda w ten sposób, że jeżeli mamy tego diamenta, to możemy go sprzedać za $5. No wiadomo, przecież go za więcej nie sprzedamy, gdyż tak ustawiłem, no i za każdym razem nam się pieniądze wbijały. Więc przechodzimy do pierwszego command blocka. Tutaj już może być coś trudniej, gdyż sam tego nie potrafię czasami zapamiętać. Jest to tabliczka z triggerem dwójką, więc zapamiętajcie sobie wasze numery sklepów. Przechodzimy do tego command blocka i w tym miejscu wyświetlamy, jak zawsze na początku, komunikat wszystkim graczom, którzy ustawili sobie offer number na 2 i mają w ekwipunku diamenta. Tutaj ważne jest, żeby wszystko
sobie zapisać, a przepraszam, którzy nie mają diamenta, gdyż jest tu wykrzyknik. Więc jeżeli jest wykrzyknik, to znaczy, że to jest negacja i tego diamenta faktycznie nie mają. Więc wszystkim graczom, którzy mają na dwójce oraz nie mają diamenta żadnego w ekwipunku. I wyświetla komunikat, nie masz tyle diamentów, w nawiasie 1 i na kolorek czerwony. Ok, przechodzimy do ostatniego konbloka, który jakby nam resetuje wszystko. Czyli wszyscy, którzy mają dwójkę oraz nie mają diamenta, to resetuje offer number na zero, który nic nie robi. I tak wygląda jakby pierwsza sekcja. I teraz przechodzimy do drugiej. Czyli co jeśli mamy te diamenty faktycznie? Wyświetlamy komunikat wszystkim graczom, którzy mają offer number na 2 oraz mają w ekwipunek diamenty. Zobaczcie, że tutaj nie ma już wykrzyknika. Więc to też jest dosyć istotne. I wyświetla się komunikat: sprzedałeś 1 diament za 5 dolarów. Przechodzimy do drugiego command blocka, który, co tutaj jest, który dodaje nam pieniądze. Czyli dodajemy pieniądze wszystkim graczom, którzy mają offer na dwójkę oraz mają w ekwipunku diament. Dodaje nam piątkę. W trzecim command bloku zabiera jednego diamenta, czyli do tego służy komenda clear. Clearujemy wszystkim graczom, którzy mają tą ofertę 2 oraz mają diamenta i usuwa nam tego diamenta z ekwipunku. Oraz w czwartym command bloku, który wszystko resetuje, usuwamy, ustawiamy wszystkim graczom, którzy mają ofer na dwójkę oraz jak tutaj widać już nie ma sprawdzania ilości diamentów, gdyż te diamenty zostały nam usunięte przed chwilą z ekwipunku. No i resetuje to nam ofertę na 0. No i w ten sposób prezentuje się sprzedawanie na odległość. Tutaj już wchodzi troszkę wyższa szkoła jazdy, że tak to mogę powiedzieć. Natomiast dlatego, że tutaj są już jakby trzy kategorie, trzy kolumny command bloków, które odpowiadają za tak. Ta kolumna odpowiada za to, co jeżeli jesteśmy za daleko od sklepu. Ta odpowiada za to, co jeśli jesteśmy w odległości od sklepu oraz nie posiadamy tyle pieniędzy. A ta kolumna odpowiada za to, co jeżeli jesteśmy w odległości od sklepu, czyli od tej tabliczki, oraz posiadamy pieniądze. Więc przejdziemy do najprostszego, czyli co jeżeli jesteśmy za daleko od sklepu. Ta tabliczka ma wartość 3. Czyli trigger offer number set 3 i w ten sposób będzie to się prezentować. Natomiast jeżeli już odejdziemy od tego sklepu, piszemy trigger offer number set na 3, będzie pisać jesteś za daleko od sklepu, więc nie będziemy mogli żadnej operacji wykonać. Przechodzimy do pierwszego konbloka i tutaj już trochę jest ciężej, gdyż musimy wykryć koordynaty tabliczki, czyli podchodzimy do tabliczki, klikamy F3 i w tym miejscu mamy koordynaty tabliczki, czyli minus 15, 65 oraz 0. To są koordynaty tabliczki. I w tym miejscu wykrywamy te koordynaty, czyli execute positionet minus 15, 65, 0. I uruchamia nam komendę, która wyświetla komunikat o tym, że jesteśmy za daleko od sklepu. Czyli od tych koordynatów, które podaliśmy tutaj wcześniej w tym miejscu. I jesteśmy 6 bloków bądź więcej dalej od tej tabliczki, czyli distance 6 bądź więcej od tej tabliczki, od tych koordynatów, oraz mamy ofertę na trójkę ustawioną i wyświetla nam komunikat jesteś za daleko od sklepu. Natomiast w drugim command bloku, który jak zawsze ostatni command block wszystko resetuje, wykrywamy również koordynaty oraz resetujemy wszystkim graczom, którzy mają dystans od tej tabliczki 6 lub większy oraz mają ofertę na trójkę, resetuje nam całą operację. Teraz przechodzimy do drugiej kategorii, czyli co jeżeli jesteśmy w odległości od sklepu, natomiast nie mamy pieniędzy. Również wykrywamy koordynaty tabliczki i od tych koordynatów jesteśmy 5 bloków bądź mniej odległości od tej tabliczki, czyli distance.5. No i mamy oczywiście ofertę ustawioną na trójkę oraz mamy pieniądze. Właśnie nie mamy pieniędzy, mamy mniej niż 10, czyli 9 bądź mniej, zapisuje się to .9. No i wyświetla nam to komunikat, nie posiadasz tyle pieniędzy, na kolorku czerwonym. Czyli 10 dolarów tutaj jest za diamenta aktualnie, tak jak wcześniej tam było w tym miejscu. I teraz przechodzimy do trzeciej, najwyższej kategorii z tego sklepu. Tradycyjnie wyświetlamy początkowo komunikat, czyli wykrywamy
koordynaty tabliczki, czyli te, oraz wyświetlamy komunikat wszystkim graczom, którzy mają dystans od tej tabliczki 5 lub mniejszy oraz mają ofertę na 3 i mają więcej niż 10 pieniędzy, co też jest bardzo ważne. No i wyświetla się komunikat dokonano zakupu 1 diament za 10 dolarów i wyświetlamy to na kolorek zielony. W drugim command bloku wykrywamy również koordynaty tabliczki, gracze 5 bloków bądź mniej od tabliczki, oferta na trójkę oraz pieniądze 10 lub więcej. To nam daje jednego diamenta i na tym się kończy ta komenda. W trzecim command bloku zabiera nam pieniądze, czyli wykrywamy znowu koordynaty tabliczki, gracze 5 bloków bądź mniej od tej tabliczki, oferta na trójkę, no i pieniądze wiadomo 10 bądź więcej, no i zabiera nam 10 dolarków. No i ostatnia komenda kończąca, również wykrywamy koordynaty tabliczki, dystans 5 lub mniejszy, oferta na trójkę i zauważcie, że w tym miejscu znowu nie ma sprawdzania ilości pieniędzy, gdyż we wcześniejszym command bloku również te pieniądze zostały nam zabrane, więc to nie ma w zasadzie znaczenia. Resetujemy całą ofertę. I na tym zasadzie to polega. No i co? To by było na tyle z tej sekcji. I przechodzimy do czwartej, ostatniej. Też tak samo zaawansowane jak tej, chociaż troszkę trudniejszej. Więc wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy numer czwarty. I w tym miejscu tradycyjnie, co jeżeli jesteśmy za daleko, wykrywamy koordynaty tabliczki, czyli minus 21, 65, 0, jak tutaj można zauważyć. No i w komunikat dla graczy, którzy mają 6 bądź więcej bloków od tej tabliczki odległości, mają ofertę na czwórkę, to wyświetla im komunikat, jesteś za daleko od sklepu. I command block, który wszystko resetuje, wykrywamy koordynaty tabliczki, dystans 6 lub większy oraz oferta jest ustawiona na czwórkę. Wiadomo, resetuje nam cały szyk. Przechodzimy do tego, co jeżeli jesteśmy w odległości, a nie posiadamy tyle diamentów. To już się powtarza, powtórzyło się to w tym miejscu, więc raczej tutaj nowych rzeczy nie będzie. Natomiast jesteśmy w odległości, czyli dystans 5 lub mniejszy, oferta 4 oraz nie posiadamy diamenta. Co tutaj znaczy ten wykrzyknik, że nie posiadamy. No i dajemy sobie komunikat, który daje nam znać o tym, że nie posiadamy tyle diamentów w ekwipunku. I teraz komando, który wszystko resetuje, cały szyk. Koordynaty tabliczki, wiadomo, dystans 5 lub mniejszy oraz score ustawiony offer number na czwórkę. I nie posiadamy diamentów, co nam resetuje całą ofertę. W tym miejscu w zasadzie już ostatnia kategoria tej komendy będzie polegać na tym, że jakby pobieramy koordynaty tabliczki 5 lub mniej, wiadomo, oferta 4 i co jeżeli posiadamy diamenta, tutaj już nie ma wykrzyknika, co może oznaczać tylko jednym, że posiadamy te diamenty w ekwipunku i wyświetla się nam komunikat, że sprzedałeś jeden diament za 5 dolarów, kolorek zielony, tradycyjnie. I przechodzimy do drugiej komendy, która dodaje nam pieniądze. I wygląda ono w ten sposób, że pobieramy znowu koordynaty tabliczki. Dystans 5 lub mniejszy od tej tabliczki, wiadomo. Oferta ustawiona na czwórkę, posiadamy diamenty. Daje nam 5 do pieniędzy, chciałem powiedzieć. I teraz trzeci command block, który usuwa nam tego diamenta z ekwipunku. Czyli tutaj wiadomo, już nie będę powtarzać. Oferta na czwórkę, posiadamy diamenty w ekwipunku. I usuwa tutaj nam jednego diamenta, która tutaj widać odpowiada komenda clear za usuwanie itemów. A i tutaj nie powiedziałem, że ta jedynka oznacza maksymalną ilość, jaką można usunąć graczowi. I w ostatnim command bloku będzie to wyglądać tak, że po prostu resetujemy wszystkim graczom z dystansem 5 mniejszym z ofertą 4 i tu też również nie ma sprawdzania diamentów, gdyż zostały usunięte nam w command bloku wcześniej. Więc oferta się resetuje i wszystko powinno hulać, no i działać i się cieszyć można już ze swojego sklepu. Nie posiadamy tyle diamentów, dlatego je weźmiemy z kreatywa i dowoli możemy je sprzedawać. Jeżeli macie jakieś pytania co do jakby filmu, oczywiście odpowiem, więc mam nadzieję, że to wam pomogło. Wszystkie komendy będą w opisie, więc nie ma co się martwić, można sobie pokopiować, jeżeli ktoś za bardzo tego nie ogarnia. Więc jakby to jest 6 command bloków w zasadzie. Plus te takie korowe, to wiadomo, to również będą potrzebne. I to wszystko będzie można skopiować z
opisu pod tym filmem. Więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zapraszam do oglądania innych filmów. No i co? Myślę, że się widzimy, powiedzmy, za tydzień, w sobotę. Będę mieć cały tydzień na przygotowanie kolejnego filmu, więc trzymajcie się. No i cześć!